Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Kto stoi za Prigożynem? Czy to koniec grupy Wagnera? O tym będziemy rozmawiać, a jest z nami pan Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki rosyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Aleksander Łukaszenka poinformował, że Jewgenij Prigożyn, szef grupy Wagnera, jest już na Białorusi. Przypomnijmy, w ramach negocjacji w trakcie buntu wagnerowców Łukaszenka zaprosił samego Prigożyna i jego najemników na Białoruś. Dzisiaj mówił o tym, co mieliby tam robić. Posłuchajmy wypowiedzi Łukaszenki. Wszyscy mówią Wagner, Wagner, Wagner. Ludzie nie rozumieją, że my podchodzimy do tego pragmatycznie. Ich dowódcy mogą przyjechać do nas i nam pomóc. Oni przecież mają jednostki szturmowe. Mogą nam wyjaśnić, co teraz jest ważne na wojnie. Są bardzo doświadczeni. Putin mi mówił, że kluczowa jest walka kontrbateryjna. Bez tego nie da się wygrywać. Kolejna sprawa to drony. Oni przez to wszystko przeszli. Opowiedzą nam o broni. Jaka jest bardziej przydatna, jaka mniej. Kontrbateryjna борьба. Ich dowódcy mogą się spotkać z naszymi na poligonach i pokazać nam, jak się prowadzi walki, jak się bronić, jak atakować. To bezcenne. Musimy się tego nauczyć od Wagnerowców. Także Prigożyn udał się na Białoruś. Być może jego pracownicy, jego najemnicy będą szkolić białoruskich żołnierzy. Natomiast Putin wczoraj w orędziu wieczornym mówił o tym, że Wagnerowcy mają w zasadzie trzy drogi. Pierwsza to udać się do domu, złożyć broń, druga to podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony Rosji, a trzecia to właśnie swobodnie wyjechać na Białoruś i tam robić swoją rzecz. Natomiast czy generalnie możemy mówić już o końcu grupy Wagnera, czy ten etap w historii rosyjskiej wojskowości, jeżeli tak można na wyrost powiedzieć, się zakończył? No, w historii rosyjskiej wojskowości wydaje się, że grupa Wagnera jako formacja o charakterze prywatnym, działająca w gruncie rzeczy nie na podstawie obowiązującego prawa, tylko przyzwolenia władzy i finansowana przez władzę. W takim modelu ta grupa Wagnera najprawdopodobniej już w Rosji nie będzie funkcjonowała. Co nie znaczy, że nie będzie funkcjonowała jakiejś innej przepoczwarzonej formule. Dlatego, że po pierwsze grupa Wagnera to nie jest tylko Prigożyn, to są również oficerowie i to nieraz wysokich szarż. Na przykład generał Mizieńcew wszedł w skład dowództwa grupy Wagnera po tym, jak został zwolniony, ale to są również weterani walk w Syrii, w Afryce. W związku z tym to jest pewien duży zespół osób, w tym też i oficerów, i nie jest powiedziane, że ci ludzie będą chcieli opuścić Federację Rosyjską. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, na który jednak trzeba zwrócić uwagę, no to przynajmniej na razie działają nadal w Rosji, bo to sprawdzili już dziennikarze, przynajmniej w 10 miastach ośrodki werbunkowe grupy Wagnera. W związku z tym, gdyby dzisiaj ktoś chciał zaciągnąć się do tej formacji w Federacji Rosyjskiej, to może to zrobić. Więc w tym sensie, niezależnie od dyskusji na temat przyszłości, ta grupa nadal działa. Po trzecie wreszcie, w Rosji dopiero trwa dyskusja, czy prywatne armie, takie jak grupa Wagnera, powinny dalej funkcjonować. Tu są przynajmniej dwa obozy. Są tacy, którzy mówią, że powinny zostać zlikwidowane, bo się nie sprawdziły. Są też tacy, jak na przykład generał Kartapołow, którzy mówią, że to powinno być prawnie uregulowane, a w związku z tym one powinny wyjść z szarej strefy. Więc w tym sensie tu w Rosji jeszcze pewne działania w najbliższym czasie będą podejmowane. No i po czwarte wreszcie, nie wiadomo, ilu z tych Wagnerowców wybierze perspektywę przenosin do Białorusi. Właśnie z tego powodu, że Putin otworzył te trzy możliwości. Prigożyn, co prawda, też w takim oświadczeniu, który w nagraniu, który wczoraj opublikował, mówi o tym, że 1-2%, nie więcej,
tych ludzi, którzy w grupie Wagnera służą, wybierze perspektywę podpisania kontraktów z regularną armią, bo mają świadomość, że będą potraktowani w kategorii mięsa armatniego, czyli wysłani zostaną na najgorsze odcinki frontów i bez wsparcia po prostu zginą. Ale póki cały proces się nie rozpoczął, to trudno ocenić, czy na Białoruś ewakuuje się, czy pojedzie, tak jak się mówi dzisiaj, 8 tysięcy bojowników, czy to właściwie bojownicy jest złym słowem, bo to są bandyci z grupy Wagnera, czy będzie to jakaś mniejsza liczba. Pojawiły się informacje o przygotowaniu czy zapowiedzi budowy obozu właśnie dla ludzi z grupy Wagnera, który to obóz miałby być zdolny do przyjęcia 8 tysięcy żołnierzy i oficerów. Natomiast dziennikarze białoruskich mediów próbowali sprawdzić to w różnych miejscach, zarówno na poziomie administracji lokalnej, jak i też administracji prezydenta i też w administracji wojskowej, i nigdzie nie potwierdzono tego, że w istocie przystąpiono już do budowy tego rodzaju obozowiska czy tego rodzaju bazy. Więc w tym sensie to jeszcze być może przed nami. Ja nie lekceważę tych zapowiedzi, natomiast to się jeszcze nie stało, jeszcze te działania nie zostały podjęte. No i wreszcie ostatni element. Musimy pamiętać, że reżim Łukaszenki ma istotne interesy w państwach afrykańskich. I w tym sensie uważa się, że ta współpraca z Prigożinem, samego Łukaszenki i z grupą Wagnera może być na tym obszarze czy w tym segmencie wykorzystana. Bo w 2020 roku Łukaszenka podjął decyzję, czy wydał zgodę na powołanie takiej prywatnej grupy Wagnera białoruskiej. To jej właścicielem jest też człowiek spod Ciemnej Gwiazdy, jeden z bliskich współpracowników Łukaszenki, Wiktor Szejman. I on być może, to jest hipoteza, zobaczymy jak to będzie się rozwijało, będzie tym człowiekiem, który jakby może współpracować z Prigożinem i z grupą Wagnera. W związku z tym to się wszystko dzieje. To jest jeszcze przed nami. Tutaj trudno na podstawie tych różnych pogłosek i strzępów informacji budować jakieś daleko zaawansowane diagnozy i scenariusze. To, co wiadomo, to wiadomo to, że sam Prigożin dzisiaj przyleciał na lotnisko Maciuliszcze pod Mińskiem. No a co dalej, to najprawdopodobniej dopiero będziemy mogli obserwować za jakiś czas. Przechodząc do sprawy generalnej, jak definiować to, co wydarzyło się w sobotę? Czy to był bunt, czy to był pucz, jak mówią niektórzy? Czy to był początek wojny domowej, do której jednak nie doszło? Czy może to po prostu była manifestacja siły, taki pokaz siły Prigożina zrobiony w jakichś celach? Ja przypomnę, że Wagnerowcy w sobotę nad ranem przejęli kontrolę nad Rostowem. To jest miasto, duże miasto ponadmilionowe, które znajduje się przy granicy z Ukrainą. A następnie ruszyli kolumną w stronę Moskwy. Przejechali ponad 700 kilometrów. 200 kilometrów od stolicy Rosji się zatrzymali na skutek negocjacji. No, efektem tych negocjacji jest to, że Prigożyn udał się na Białoruś. Czy to była próba obalenia rosyjskich władz nieudana, czy być może jednak chodziło o coś innego? Ja myślę, że będziemy jeszcze zapewne długo na ten temat dyskutowali, ale moja hipoteza jest następująca. Otóż mieliśmy do czynienia z pewnym buntem, rokoszem Prigożina, co było w gruncie rzeczy w pewnym sensie też sprowokowane działaniem władz, głównie wojskowych. Chodzi tutaj o ten ukaz, który nakazywał podporządkowanie się administracji wojskowej, czyli w gruncie rzeczy do 1 lipca, bo tam był też zawarta była data, do kiedy ma to być wykonane, oznaczało to likwidację takich formacji, jaką jest grupa Wagnera. I to wywołało, jak można przypuszczać, właśnie taki rokosz. Ale to, że Prigożin zajął Rostow nad Donem, a potem przesunął się w stronę Moskwy, to nie jest wynik jego nadzwyczajnej przebiegłości czy wielkiej siły, tylko to jest wynik tego, że mu najzwyczajniej na to pozwolono, bo
Są dzisiaj doniesienia w rosyjskich mediach, że już dzień wcześniej, czyli w piątek wieczorem, główne siły, których jest dużo. Musimy pamiętać, że Rostow to jest jakby baza logistyczna zaopatrująca całą operację czy całą wojnę rosyjską na Ukrainie. Więc siły, którymi dysponuje zarówno armia, jak i FSB, jak i Rozgwardia. Tu przede wszystkim Rozgwardia jest istotna, ale też i formacje FSB. One zostały wycofane z Rostowa. W związku z tym zarówno to wejście Prigożina do Rostowa, jak i późniejszy marsz na Woronesz, wydaje się, taka jest moja hipoteza, było to, że on mógł to zrobić, było wynikiem pewnego przyzwolenia bezczynności ze strony liczących się formacji siłowików rosyjskich. A zatem moim zdaniem oni wykorzystali pewną sytuację kryzysową we własnym interesie. Putin zareagował również w pewnym sensie wmanewrowany w całą tę sytuację, bo musimy pamiętać, że zanim Putin wystąpił w sobotę o 10 z tym przemówieniem, gdzie powiedział, iż mamy do czynienia ze zdradą, nożem w plecy wbitym Federacji Rosyjskiej i cały ten bunt grozi wojną domową i rozpadem państwa, to zanim on to zrobił, już dochodzenie z takimi zarzutami wszczęły służby FSB. A FSB wiedziały, co do tego też nie ma wątpliwości, że się coś szykuje. W związku z tym wydaje się, że tutaj część elity, głównie resortów siłowych, wykorzystała tę sytuację kryzysową po to, żeby jakby zwiększyć swoją pozycję w ogólnym obozie rosyjskiej władzy. I dzisiaj już widać pierwsze efekty tych przegrupowań, bo jeżeli władza Putina relatywnie osłabła, a tak się w Rosji uważa, to władza siłowików powinna wzrosnąć. No dzisiaj Wiktor Zołotow, czyli szef Rosgwardii, poinformował, że Putin zgodził się na to, że jego formacja zostanie zaopatrzona w najbliższym czasie w sprzęt pancerny i w rakiety o dalszym zasięgu, czyli też również artylerię. To jest interpretowane, te jego słowa, no jako po prostu wydanie zgody na wzrost znaczenia czy wzrost domeny Rozgwardii i samego Zołotowa. Jego pozycja w pewnym obozie władzy ulega wzmocnieniu, oczywiście kosztem normalnych oddziałów regularnych sił zbrojnych, dlatego że to jest w gruncie rzeczy decyzja oznaczająca budowę drugiej armii w Federacji Rosyjskiej. Ta Gwardia Narodowa, która miała spełniać takie głównie role, funkcje policyjne, zabezpieczenia tyłów, po tym jak ta decyzja zostanie skonsumowana, przekształci się w równoległą armię dysponującą sprzętem pancernym i artylerią. A pamiętajmy, że Gwardia Złotowa liczy 340 tysięcy żołnierzy i oficerów. To jest licząca się siła. I to jest pierwszy skutek tego, co się w Rosji stało. To znaczy niektórzy przedstawiciele resortów siłowych rozbudowują swoje domeny i w ewidentny sposób zyskują na znaczeniu. Kosztem na przykład regularnej armii, czyli kosztem Szojgu i kosztem Gierasimowa. Nie wiadomo, jaka będzie ich przyszłość. No ale pewne ruchy już w obozie tak zwanych siłowików, czyli przedstawicieli resortów siłowych w Rosji, one już się zarysowały. To nie musi oznaczać obalenie Putina. Tu w ogóle nie chodziło moim zdaniem o obalenie Putina. Tu chodziło po prostu o stworzenie takiej sytuacji, że władza Putina będzie słabsza, że będzie budowany nowy układ sił w obozie władzy, a to oznacza, że niektórzy z tego szeroko rozumianego obozu rosyjskich władców zwiększą swoją pozycję, a inni po prostu na tej drabinie spadną o kilka szczebli niżej. I to się właśnie dokonuje. To nie oznacza, że Putin zaczyna być postrzegany jako przeszkoda. Natomiast chodziło o uruchomienie pewnych ruchów
w obozie władzy. Generalnie moim zdaniem znaczenie zyskuje ta formacja, którą się z grubsza określa mianem partii wojny. I to najprawdopodobniej będzie miało jakiś wpływ na kwestie wojny na Ukrainie. No ale jesteśmy we wstępnej fazie tego procesu. Tu musimy poczekać zapewne jeszcze kilka tygodni, żeby zobaczyć, jakie zmiany nastąpią w strukturach Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej oraz Sztabu Generalnego, bo politykę w Rosji uprawia się zresztą podobnie jak wszędzie przez pryzmat nominacji personalnych. I jak będziemy obserwowali nominacje personalne, zobaczymy, która grupa w obrębie rosyjskiej władzy zyskuje znaczenie, czyli która skorzystała na tym, co się stało w weekend. Ja stawiam taką tezę, że będzie zyskiwało FSB i będzie zyskiwała Gwardia Narodowa, będzie traciła regularna Armia Federacji Rosyjskiej, czyli ta pozycja partii wojny będzie relatywnie rosła. Decyzja o tym, żeby zlikwidować grupę Wagnera, zapadła na ładnych kilka tygodni przed buntem wagnerowców. Kto stał za tą decyzją? Czy tutaj chodziło o właśnie już Szojgu i Gierasimowa, czyli to najwyższe dowództwo wojskowe? To oni zdecydowali o tym, żeby pozbawić wagnerowców istnienia jako osobnego oddziału? Wydaje się, że zdecydował Putin i otoczenie Putina. Tu też to być może pokazuje całą przewrotność tej gry, która się toczyła. Dlatego, że najprawdopodobniej, to jest jedna z linii interpretacyjnych, my pewnych przecież rzeczy nie wiemy, te informacje to są raczej strzępki informacji, pewne bym powiedział sugestie czy spekulacje, ale w świetle jednej z tych linii interpretacyjnych wydaje się, że po pierwsze, Putin nie docenił determinacji Prigożina i oficerów z jego otoczenia. Nie docenił przede wszystkim z tego powodu, że służby specjalne Federacji Rosyjskiej, które nadzorują i są obecne w sposób stały przecież w tego rodzaju formacjach, to nie jest niezależna i niekontrolowana przez Kreml grupa wojskowa. Takim nadzorcą grupy Wagnera był generał Aleksiejew. I proszę zwrócić uwagę, że tenże Aleksiejew rozmawiał z Prigożinem w Rostowie nad Donem, bo to jest ten generał, którego, że tak powiem, Prigożin, jak się potocznie mówi, wziął do niewoli. On z nim rozmawiał w dowództwie zachodniego okręgu, przepraszam, w dowództwie okręgu wojskowego, do którego wszedł. I Prigożin, bo to jest nagrane, to zostało opublikowane, Prigożin powiedział, że domaga się odwołania Szojgu i odwołania Gierasimowa, czyli szefa sztabu generalnego, a generał Aleksiejew powiedział mu: weź ich sobie. To pokazuje oczywiście pewne podziały w obrębie też rosyjskiego najwyższego dowództwa. No ale jeżeli ten, kto nadzoruje z ramienia sił zbrojnych i z ramienia FSB grupę Wagnera, jakby prezentuje tego rodzaju postawę, to nie można wykluczać, że Putin też, a mówi się o nim, że jego kanały informacyjne są dzisiaj niedrożne albo są przynajmniej częściowo tylko drożne, że został po prostu w pewnym sensie wmanewrowany w podjęcie tego rodzaju decyzji, nie będąc informowanym, jaki jest realny stan nastrojów i nie licząc się z możliwością takiego, bym powiedział, irracjonalnego z perspektywy rosyjskiej władzy zachowania samego Prigożina. To jest też oczywiście teoria, interpretacja tego, co się stało, ale ona pozwala jakoś zracjonalizować te, z grubsza rzecz biorąc, dość takie niecodzienne zachowania kogoś, który właściwie całą swoją karierę życiową, a mowa o Prigożynie, zbudował na bliskiej współpracy z Putinem, bo to tak do tej pory wyglądało. Procesy, które dzieją się w obozie władzy w Rosji, są bardzo ciekawe. Będziemy to na bieżąco monitorować, a tymczasem stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Marek Budzisz, ekspert do spraw rosyjskich. Kłaniam się, dziękuję za rozmowę.
A Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro o tej samej porze. Wolne głosy za granicą, 17:55. Do zobaczenia, do jutra.